Dzień dobry. Dzisiaj dałem wpis, że sprzedam tą Mazdę za 2000. Dostałem chyba z 20 telefonów. Wiadomości na Facebooku z 50. Nie, to nie za poważnie, to był prywatny żart. A w dzisiejszym odcinku to będzie odcinek o niczym. W sumie nie o niczym, po prostu mamy Mazdę. I coś o nim by powiedzieć, ponieważ Mazda jest takim początkowym projektem publikowanym na naszym kanale YouTube, także coś tam o nim by powiedzieć. W tym momencie standardowo auto stoi od, myślę, że dobrego miesiąca albo i dłużej, ponieważ standardowo wysypało się skrzynia. No, ta seryjna skrzynia w tej Mazdzie niestety nie jest w stanie znieść tego gniotącego momentu obrotowego, bo mamy tutaj około 450 Nm. Także jak dla skrzyni, która ma w serii przynosić 230 czy tam 210, to jest dość sporo. No ogólnie system montować skrzynię z tej Mazdy, o masakra. Dlatego jeszcze nie jest zdemontowana. Następnie będzie temat LPG, czyli paliwo dla biednych. Paliwo dla biednych. Tutaj założyliśmy gaz. Idzie Sławek, więc wam powie, co to jest za gaz. Tryski. AC 061 BFC, z tego co pamiętam. A reduktor? Magic Jet trójka Big, ten największy. I sterownik stag Kubok. Kubok. Kubok Classic, czyli bez adaptacji paliwowych. Dobra, i to ma obsłużyć. Nie wiem ile, 280 może. Jak wtryski wydadzą, zobaczymy. I no, Oczywiście najwyżej. tutaj jeszcze listwa musi być zasilana z drugiej strony. Gdzieś mi się zgubił Trójnik. trójnik. Dobra, tutaj w ręce mam dolot. To jest skończone? No, chyba tak. To ma być chyba. Tak. Tak. I tak, jedna odma z pokrywy i druga odma, która była wcześniej do kolektora sącego. No nie wiem, czy nie było lepiej zrobić kacztanka, ale to zobaczymy. Najpierw się przerobi, jeszcze kacztan będzie. Bo wcześniej, to teraz, jak była zima, to było w chuj wody. Też się nie jeździło jakoś daleko. No, Tylko się kawałek przejechało. nie było takie, taka maź była. Taka woda z olejem, z przewagą wody. I tutaj podciśnienie jakieś, nie? Czy co? No, ciśnienie do 75 na to zjadę. O, prawie pasuje. Coś takiego. I tutaj filterek. Przepływki nie będzie. Element, który trochę został zmodyfikowany względem tego, co było kiedyś, czyli w momencie, kiedy uturbialiśmy to auto. Dojście do interkulera było uprzednio, po prostu nie było zmiernika do spryskiwaczy i tutaj waliła rura. Daliśmy taki mniejszy zmierniczek z tej strony, ale to było takie, wiecie, ogólnie ciulowo to wyglądało, dlatego teraz będzie tak samo, jak chyba w MPS-ie jest. Tutaj po prostu takie coś i to będzie wychodzić gdzieś tutaj zaraz koło podłużnicy. O, w tym miejscu. Rura pionowa do góry. I po prostu to jeszcze nie jest skończone. Tutaj jeszcze skomentuję co do skrzyni, bo tak, skrzynie mieli, ale powiem wam, że to sprzęgło dość dużo przenosi. Jak na seryjne sprzęgło o średnicy 225 mm, to jest naprawdę daje radę. My to biliśmy takim, wiecie, kewlarem. Tym kewlarem, co kosztuje 150 zł za obicie, także to jest taka ściema, a nie kewlar. Ponieważ prawdziwy kewlar kosztuje dużo więcej. I tutaj był barwy czarnej, także to jest po prostu to jest jakaś tam mieszanina czegoś tam. Gdzieś to do ciężarówek wkładają, czy coś takiego, nie wiem, nie znam się aż tak. W każdym razie to nie jest kewlar. Jak na coś, co nie jest kewlarem i seryjny docisk, to przynosi naprawdę sporo. Delikatnie już tam na piątce się ślizgnie. Teraz już jak mamy te 450 Nm gdzieś i tam koło 300 koni, ale i tak daje radę. Ważniejszą rzeczą jest chyba to, że to auto jeździ. Że to auto jeździ w sumie rok, ponieważ za chwilę będziecie oglądać materiał ze składania tego silnika, ponieważ my tego nie publikowaliśmy. Gdzieś to się tak nagrało, jak ten silnik składaliśmy, ale nie opublikowałem tego, także po tym moim pieprzeniu tutaj na wstępie będzie po prostu materiał, w którym ile tam po prostu tego materiału, że tak powiem, nagrałem, wrzucę i tam będzie, jak my ten silnik składaliśmy. Przypomnę, mamy tutaj rozwiercony blok z 87,5 na 89. Jest tutaj dosyć cienka tuleja, która miała rzekomo pęknąć zaraz po odpaleniu. Rok czasu to jeździ, może z dość dużymi przerwami, ale myślę, że zrobiliśmy. Ile to auto zrobiło? Z 10 tysięcy? 10 tysięcy
kilometrów zrobiliśmy, także dużo, niedużo. W każdym razie, jakby nie ta skrzynia, to by ono by cały czas jeździło. Jeśli chodzi o mazę, to tyle. Taki tam projekt. Wydaje mi się, że tak grubo jak my to zrobiliśmy, czyli to co będziecie za chwilę oglądać, to po prostu się mazie nie opłaca. To jest taka moja opinia po tym wszystkim, co tutaj po prostu po tym czasie i po tej ilości pieniędzy, które włożyliśmy w ten projekt, to tak stwierdzam, że jeśli chodzi o Mazdę 2-3, to prawdopodobnie już tego nikt w Polsce nie zrobi, ale tak jeśli to ktoś ogląda taki, co jest zainteresowany, to polecam zrobić tylko soft turbo, nie bawić się tam, może to odprężyć jakoś tak po kosztach. Ale po prostu pompować seryjny silnik. My pompowaliśmy seryjny silnik, też jeździliśmy przez rok czasu, 0,8 bara. Ogólnie plus jest taki chyba w tej mazie, że mamy kolektor wydechowy, który pasuje z MPS-a. Kolektor wydechowy kosztuje 30 zł, czyli tak naprawdę element, który jest najciężej zbudować w turboprojektach. Także teoretycznie układ dolotowy to zbudujecie z kawałka z silikonów, połapiecie. To w sumie najtrudniejszym elementem turbo Mazdy jest chyba wystrojenie, tak jak w każdym swoim projekcie. Jeśli ktoś chce zrobić taką turbo Mazdę, napisz Cię w komentarzu, jak coś to pomaga, bo naprawdę już chyba wiem wszystko, jeśli chodzi o ten silnik, patrząc na to, że w Polsce tego nikt raczej nie robi, w sumie się nie dziwię. Także teraz łapcie materiał, który nagrałem rok temu, był to w maj 2020 rok, maj przez czerwiec ten silnik w tym aucie został złożony przeze mnie i przez Sławka. I tam wydaje mi się, że coś tam mówiłem do kamery, także kilka elementów z tej składanki chyba skomentowałem. A jak nie skomentowałem, to po prostu dopiszę Wam. Po prostu ile materiałów znajdę, tyle wrzucę do tego filmiku. Z mojej strony to tyle. Cześć. Zaczniemy może od głowicy i samego kolektora wydechowego. Na porównanie druga głowica, która nie ma dołożonych szpilek. Tak wygląda. Patrzcie sobie tutaj, na przykład w tym miejscu nie mamy szpilki, w tym miejscu również, tutaj też. No w sumie brakuje trzech szpilek i to dość ważnych, bo na przykład ta strona trzymała się tylko praktycznie na dwóch. Na dwóch szpilkach się trzymała. Tutaj miałem taką podkładkę, to w sumie niby łapało też tą stronę, ale to ogólnie jeździło, tylko nie było to do końca zrobione tak jak ma być. Tutaj oddałem głowicę do obróbki i razem z kapitalnym remontem głowicy, czyli dotarcie zaworów, ustawienie luzów zaworowych, wymiana zaworów, które są tam gdzieś były naspalone, wymiana prowadnic, które miały jakiś tam zbyt duży luz. Obok tego zleciłem również właśnie dołożenie tych trzech szpilek. Więc tak, to jest to miejsce, tutaj gdzie tą szpilkę dokręciłem. To miejsce to jest tu. Co do bloku, wał był szlifowany. Panewki główne mają pierwszy szlif, tak samo jak korbowe. Seryjnie mamy tutaj średnicę 87,5 mm. To jest w sumie seryjny tłok z tego silnika. Ja to rozwierciłem do średnicy 89 mm. Tłoki pochodzą z Mazdy 6, 2,5 litra. Mają średnicę właśnie 89 mm. Tłoki trzymają wymiar, mierzyłem je. Jeśli się zastanawiacie, czy Mazda ma natrzeć na tęgo tłoka, to tak, ma. Jest ono tu, widzicie? Widać na kamerze? Już. W tym miejscu jest dysza. Na każdym cylindrze. To jest seryjna korba. To jest kuta korba. Seryjnie mamy stworzeń 21 mm. Musieliśmy to zmienić na stworzeń 20 mm. Wszystko pasuje. Zrobiłem tylko w sobie jeden błąd, bo mogliśmy to zrobić z milimetrowym przesunięciem w dół w celu odprężenia. Nie musiałbym stosować przekładki. Mazda to jednak uciążliwe auto. Musimy cały środek wywalić, żeby pompę paliwa zmienić. Profesjonalnie, jak mnie wiecie. To z mobugarzek się wiąże buta. Robicie sobie takie coś, taką pętelkę,
Później robicie sobie dwie takie pętelki, przykładacie tak, o, tak, tak, cyk. A? Jedność teraz, nie? Dobrze. No, halo. Fajka się dokręca. Cyk. Wajalansko, kur. W tym miejscu powinien być materiał z tego, jak zwiększaliśmy luz na zamku pierścienia. Niestety tego materiału nie znalazłem. Według mojej opinii jest to bardzo ważny etap, jeśli chodzi o budowanie silnika pod turbo. W tym miejscu odsyłam do kanału PTR Performance, link w opisie. Tam jest wszystko wytłumaczone, ja tak w skrócie powiem. Czyli w skrócie pasowanie tłok cylinder 500, pasowanie pierścieni po kolei licząc od pierwszego, czyli pierwszym pierścieniem będzie pierścień kompresyjny. Na tym pierścieniu zrobiliśmy luz na zamku 0,60, czyli 0,6. Na drugim, czyli zgarniającym, zrobiliśmy 0,65, 0,05 więcej niż na pierścieniu kompresyjnym. I olejowe, to tam akurat tego nie pamiętam jakoś, ale prawdopodobnie jest to również 0,65, czyli 0,65. Najważniejszą, że tak powiem, jeśli chodzi o luzy zaworowe, to tak w skrócie najważniejsze jest to, żeby jednak ten pierwszy pierścień był trochę ciaśniej spasowany niż ten drugi. Po prostu, żeby nie było takiej sytuacji, że między tymi dwoma pierścieniami gdzieś ta kompresja się klinuje i to bardzo mocno nadwyręża półki tłoku. Tutaj może jeszcze taki mit trochę obalę, jeśli chodzi o te właśnie duży ten luz, bo Mazda tam chyba przewiduje seryjnie około 30 setek. My zrobiliśmy tak naprawdę drugie tyle, jeśli chodzi o kompresyjny, czyli ktoś by mógł powiedzieć, że no prawdopodobnie ten silnik będzie zużywać bardzo dużej ilości oleju i będą bardzo duże przedmuchy do skrzyni korbowo-tłokowej. Więc tak, jest to mit, ponieważ w tym oto zrobiliśmy trochę już kilometrów. Jeśli chodzi o przedmuchy do skrzyni korbowo-tłokowej, są one na takim samym poziomie, jak były wcześniej. Przykładowo olej po 5000 km nadal jest czysty, także gdyby tam były te przedmuchy duże, to po prostu te spaliny brudziłyby ten olej, a ten olej jest czysty. Do tego odmy seryjne wszystko ogarniają, nie ma w ogóle problemu z odmą i tak dalej, po prostu. Tutaj, jeśli chodzi o przedmuchy do skrzyni korbowo-tłokowej, to one mają miejsce bardziej w silnikach, które mają po prostu zużytą tuleję w ten sposób, że ta tuleja jest jajowata. Czyli po prostu tuleja jest w kształcie jaja, przez to pierścień nie dolega do ścianki cylindra, no i to powoduje, że właśnie tam są te przedmuchy, o których mowa. Ja jestem ciekaw, ile z tego, co przedtem nagrywałem, się nagrało faktycznie. Ale wysłałem ostatnio na żołnierzu. Nie, ja to wyjebane, to Dominik będzie płakał. Ja bym tego nie nagrywał w ogóle, bo mi się nie chce. Kurwa, nie wiem, czy tego gówno, kurwa, to tam. No, chujowe jest, jak kurwa barszcz. Pierdolę. Kurwa, wolę tak normalnie palcami to z tego zakładać. Ale w filmiku musi być profesjonalnie. Tak, to jest profesjonalnie. Tak, zakładali, bo tylko tak kurwa do koła jest teraz takie pazlokciane, jak porobiłem. Co to ma za znaczenie? Jak normalnie się to napierdala papierem 400. A tu nie ma być w tamtą stronę tymi wałkami? Ty kurwa, no ma być! No! Uj! Trzymaj już to oka! Trzymam! Zastanuj! Uj, od nowa! Jeszcze raz! No, teraz musi pasować! Pytałem się dwa razy dobrą stronę, wiesz? Zapytałeś? Pamiętam. Tu siedzi. No!
Temperatura oleju, czujnik oleju ciśnienia do Defiego, czujnik ciśnienia oleju do seryjnego sterownika i smarowanie turbo. Dobijamy olej, pierwsze kręcenie. Dobił olej? No kurde. O, olej się wyświecił. No, ten filtr jednak nie będzie nawet. Wyrwało go? Aha, dobra. Przynajmniej wiemy, że... Ja nie będę tego trzymał, kurwa. Zrobię ciśnienie oleju, no nie? Dobra, tak. Kurwa, bo jak go dokręcałem, to mi się przeciągnął. Czaisz to ręką, go dokręcałem i go kurwa... Teraz na pewno braknie oleju. Ręką go dokręcałem i kurwa przeciągnąłem tym filtrem. Łap olej, kurwa. Dalej coś się dzieje. Są opiłki. Długo wyczekiwana paczuszka. Tego. W końcu Mazda dostanie wydech. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie jeszcze zastosować środkowy wydech, bo to są przeloty, także może być delikatnie za głośno, ale zobaczymy. Zamontujemy i zobaczymy. Aha, już wiem co. Podciśnienie. Kurki. Czerwony. Taki to mamy damy. Takie coś sobie zrobiłem. Trochę marnie to wygląda. Wyciąłem to zwykłym boszem. W sumie też nie wiedziałem, jak zrobić do końca, żeby mi się tu idealnie zgrały. Ja bym pewnie to ciął taśmą piłą albo większym boszem, to by było lepiej. A tak to no, trochę są szpar. Dobra, mam poskowaną pierwszą część. Taką o. Tutaj sobie kurtkę przytopiłem. Nie wiem, czy spawarkę mam ustawioną. Zaraz wam pokażę jak. W ten sposób. I wyostrzę. Dobra, mam ustawiony puls.
Górny prąd mam 86, dolny mam 20 amper. Gaz, zanim zacznę spawać, na 0,8 sekundy. Prąd początkowy 10 amper, końcowy tak samo 10 amper, a na końcu gaz jeszcze przez 2,8 sekundy. Nie wiem w sumie, czy dobrze, czy źle. Tak mi się w miarę najlepiej spawa. Ma się minąć, ale tak jak w dołu przypadku to się nie wydaje, że ma się minąć. A obniżam w dół i kurwa się minę. A się minę. No, przyszedł końcu szef i nam pokaże, jak robić. No jak, tak? No to jest dobrze. To dobra, to ja tak zostanę, żeby trzymał. I wtedy jedno to taką bardziej... Będzie luks! O, nie chyba, nie? Jak kurwa krzywa! O, ja pierdolę! No fuck! No czekaj, czekaj, mało to ci wyjdzie. No to pójdzie, naciągniesz tyle. Wiesz, jak naciągniesz w jedną stronę i będzie. Ale chujowo. Jest za bardzo przekręcony. Weź tam dotrzymaj tak, żeby nie było, bo... Trzymać? Jak? Ała, moje oczy. Błoto tu. Uszczelkę wypaliło. Moją profesjonalną uszczelkę wypaliło. Pam, pam, pam. To już szybciej. W garażu jeszcze tak brzmi inaczej. Ale cicho, nie? Krekocze jak diesel. Lek, 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 lek. Ale chujowo, czemu nie jedzie dalej górą? Bo to Mazda, jeśli nie tuninguje. Oho, ale ubogo. Ja pierdolę, ale chujnia. Awesome.
uciec? Piękna mapa, to jest ten. Jak w Minecraftie się buduje. Ciekawe jakie LGT. Nie mam kurwa połączonego tego. Co tam mówić taki? Nie, no pilot mu się zresetował, bo motora nie było.